ale przed słowiańskim grodem w Raduszu. Jest to gród, który został zbudowany przez Słowian plemienia Łużyczan. Kiedyś żyli oni właśnie w takich grodach i w tych grodach była zorganizowana ich społeczność. Zaraz podejdziemy bliżej. Wchodzimy teraz do środka. Jeden słowiański akcent, chyba jedyny. Napis witaj. Zobaczymy, jak ten gród wygląda w środku. Znajdujemy się teraz na górze tego grodu, na samej górze tego wału obronnego. Stąd można popatrzeć w różne kierunki. Możemy też zauważyć, że ten gród jest otoczony fosą. W tej fosie obecnie pływają złote rybki. Niestety muszę stwierdzić, że w tym grodzie tylko nazwa jest słowiańska. Brakuje tutaj nawet dwujęzycznych szyldów, nawet w języku dolnołużyckim, a przecież to Łużyczanie są tutaj ludnością rodzimą. Także jeżeli chodzi o słowiańskość, ciężko jest tutaj cokolwiek znaleźć. Natomiast wszystkie tabliczki są angielskojęzyczne, obok oczywiście języka niemieckiego. Zastanawiam się, czy Słowianie również mówili po angielsku.